strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na zwariowany haul. Mierzymy ze sklepu Shein. Czemu zwariowany? Bo będzie dużo szalonych rzeczy. Dużo rzeczy też chciałam przetestować i pojawiły się takie małe fejle, ale to dowiecie się właśnie dzisiaj z filmiku, jeśli będziecie dalej oglądać, do czego oczywiście Was bardzo zachęcam. Ja współpracuję ze sklepem Shein. Jak wiecie, dostaję od nich kody, robię u nich zamówienie i sprawdzam te ciuszki na sobie. Jeśli macie ochotę zobaczyć więcej filmików właśnie od nich, to zerknijcie sobie na playlistę, link zostawię Wam tutaj. Serdecznie zachęcam. No, a dzisiaj zanim przejdziemy do mierzenia, to oczywiście też zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki mierzone, jeśli lubicie haule z Shein'u. Zacznijmy od tego, co mamy na sobie. Według mnie ta sukienka, tak, bo jest to sukienka, jest hitem całego tego zamówienia. Słuchajcie, jestem w niej zakochana. Zielony butelkowy kolor, wspaniałe rękawki, popatrzcie, dosyć takie szerokie, takie troszeczkę kimonowate, możecie zobaczyć po jednej, po drugiej stronie. Cudowny dekolt, zakładany, dosyć tutaj głęboko, także świetnie, nic nam się tutaj nie rozjedzie, można sobie go oczywiście układać tak jak się chce. Sukienka odcina się pod biustem i opływa do samego dołu, bo jest to sukienka maxi. Ten materiał, z którego zrobiona, jest mega rozciągliwy, mega komfortowy, ale jednocześnie bardzo, bardzo elegancki, więc myślę, że na wesele spokojnie możecie w niej się pokazać, spokojnie możecie taką elegancką sukienkę sobie zapodać. Ona dodatkowo w zestawie ma pasek, taką właśnie szarfę, którą można się przepasać. Myślę, że to fajnie wygląda, takie tutaj zawiązane, takie ozdobne, taka kokardka z boku. Ma też takie cieniusieńkie szlufeczki. Nie są cieniusieńkie, to są po prostu szlufeczki zrobione z tego samego materiału również co ta sukienka, więc są szlufeczki, wszystko fajnie i za mnie będzie tutaj zjeżdżało. I rzecz, która jest najlepsza w tej całej sukience, to są kieszenie. Słuchajcie, to jest idealna sukienka dla mnie. I długość, i rozmiar się zgadza, no wszystko się w niej zgadza. Jak wiecie, ja uwielbiam kieszenie, a jeśli kieszenie pojawiają się w sukience eleganckiej, to tym bardziej. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj pięknie leży. Przypomnę, że ja w biuście mam 130 cm, więc rozmiar 3XL jest jak najbardziej trafiony. Czy jakbym wzięła mniejszy rozmiar, to byłby spoko, bo sukienka się rozciąga, wybaczcie, ale jestem tak podekscytowana, tak podjarana tą sukienką, że po prostu głowa mała. Ja też widziałam, że w sklepie jest dostępna w kolorze bodajże czarnym i granatowym, takim kobaltowym, także na pewno ją jeszcze złowię w innym kolorze, bo jest cudowna. Już w głowie mi się kłębią myśli, na jaką okazję ją wykorzystam i już mam pomysł, kiedy w niej wystąpię, także naprawdę prezentuje się świetnie. Jeśli chodzi o długość jeszcze, bo to jest ważne, bo ona jest do ziemi, ja mam 1,65 m i ona zakrywa mi stopy. Tutaj teraz w waszych ulubionych futerkowych klapeczkach i no i szura po tej ziemi, po prostu sięga do ziemi, całą mnie zakrywa, nic tam nie prześwituje, nie jest absolutnie do kostki, także idealna będzie do wysokich butów, no po prostu idealna do sandałków, jakichś właśnie czarnych, cielistych szpileczek, no po prostu będzie mega boska, mega wyszczuplająca. Jeśli chodzi o ten dół, to on jest dosyć taki szeroki, jest taki opływający tą sylwetkę, ale nie jest bardzo szeroki, ona się tutaj nigdzie nie marszczy, ani z przodu, ani z tyłu, nie ma żadnych zaszewek, po prostu rozszerza się delikatnie w dół i tworzy taką wspaniałą, posągową sylwetkę sukienki, dodatkowo jeszcze w tych wysokich butach, no mega! I sukienka w sklepie kosztuje $27, czyli 100, no po prostu szok nad szoki, jeśli zastanawiacie się nad jakąś sukienką, żeby sobie kupić właśnie w Shein'ie, w chińskim sklepie, czy jeśli zastanawiacie się, czy znajdziecie coś na wesele w chińskim sklepie, to tak, znajdziecie, bierzcie, link zostawiam do niej na dole, zerknijcie sobie, bo no szok. W ogóle jeszcze taka anegdotka odnośnie tej sukienki jest taka, że ona dotarła do mnie jako pierwsza, dotarła do mnie kurierem w 3 dni po złożeniu zamówienia.
jakoś tak osobno przyszła ta sukienka, osobno przyszła reszta zamówienia, także tym bardziej polecam. Pozwólcie, że jeszcze zostanę w tej sukience i w niej tutaj pobujam się na prawo i lewo, ale powiem Wam o fejlach, bo w tym zamówieniu będziemy mieć dwa fejle. Pierwszym fejlem, którego już tu ugniatam, jest wężowy kombinezon. Proszę bardzo, tutaj mam paseczek, odłożę paseczek, kombinezon. Taki print, zobaczcie jaki wspaniały. Chciałam mieć jakieś ubranie z printem wężowym, był wąż. Chciałam sprawdzić kombinezon, był kombinezon, więc kurczę, takie kombo, no nie mogłam, po prostu go zamówiłam i wygląda on właśnie tak. Ma szerokie, takie zwiewne spodnie, a góra jest taka jakby troszkę koszulowa, tutaj mamy kołnierzyk, taki właśnie zakładany ala kopertowy z guziczkiem, żeby nam się tutaj nic nie rozjeżdżało. No i słuchajcie, wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że ja się w niego nie wcisnę. Problem jest tej natury, że mój tyłek wejdzie dotąd, spodnie i prezentują się świetnie i wyglądają super i chodziłabym w takich samych spodniach, muszę Wam powiedzieć. No ale z górą jest coś nie tak i jest to taki problem, że mając ubrane spodnie już na tyłku, nie mogłam włożyć ręki do dziurki właśnie na rękawek. Więc problem jest taki, że ten tułów tego kombinezonu jest po prostu za krótki, jest za mały. To jest kombinezon po prostu na kobietę z długimi nogami i z krótkim tułowiem, więc jeśli jesteście niższe ode mnie, bo tu, że mam 1,65 m, to myślę, że ten kombinezon będzie dobry na Was i kurczę, muszę Wam go polecić, bo jest naprawdę fajny. I co mnie zaskoczyło, to materiał, bo na stronie sklepu była informacja, że tutaj będzie mieć poliester, no bo wiecie, no kurczę, taki print, no wiadomo, no musi być poliester. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dotarł do mnie ten kombinezon i od razu Wam powiem, że on tutaj ma taką informację, że ma 35% bawełny i 65% poliestru. I powiem Wam, że no prawda, to jest po prostu 100% wiskozy, przecież czuję ten materiał, przecież nieraz miałam go na sobie, nic tu się absolutnie nie rozciąga, nie ma tutaj ani krzty poliestru w tym kombinezonie, no chyba, że w gumce. No chyba, że w gumce i liczymy gumkę i to jest właśnie to 35%, gumka jest tak cudownie wszyta. No cóż, ważne, że spełnia swoją funkcję i ważne, że działa i ważne, że ten materiał jest cudny, zimny, chłodny, zwiewny, no Jezus, tyle bym dała, żeby to ubrać na siebie, żeby to wcisnąć. No, nie wcisnę się, no po prostu musiałabym mieć, wiecie, musiałabym mieć o jeden wałeczek mniej i wtedy miałabym taki wzrost i wtedy bym do Was tak gadała i tutaj wtedy bym się może w to wcisnęła. No ale niestety nie. I też powiem Wam, że mam tutaj rozmiar 4XL i kombinezon kosztuje w sklepie $20, czyli jakieś 76 zł, więc zerknijcie na niego, jeśli jesteście krótsze. O, tak. Kolejny fail rozmiarowy to czarne spodnie, pokażę Wam tylko tą stronę, bo już Stefan zdecydował usiąść po drugiej stronie, więc tak to wygląda. Są czarne spodnie, czarne dżinsy z takimi właśnie dziurami, z przetarciami. Poluję na takie spodnie już od jakiegoś czasu, więc pomyślałam, że spróbujemy. No i niestety nie. Niestety ten dżins za mało się rozciąga, za bardzo obciska mnie w łydkach, nie jest to dla mnie przyjemne, jest to taki, wiecie, takie super za małe leginsy, kiedy po prostu ściskają Ci nogi tak, że po prostu nie masz dopływu krwi, więc tak te spodnie właśnie się prezentują, bardzo fajne, czarne, naprawdę jest to taki głęboki kolor czerni, dziury są tutaj u góry, dziury są na kolanach, no długość też idealna, niestety mam tutaj rozmiar 2XL i na stronie pisało, że było napisane, że w biodrach mają 122 cm, no i zamówiłam, no bo powinno być wszystko okej, no ale niestety po prostu nie spasowały, także one kosztowały na stronie też bodajże około $20, zerknę, $19, czyli też jakieś 72 zł, także spoko, polecam brać rozmiar większy. Myślę, że rozmiar większy byłby na mnie jak najbardziej dobry. I od cudownej sukienki maxi, którą wychwaliłam pod niebiosa przez dwa fejle, doszliśmy do tej białej
bluzeczki, która naprawdę bardzo spodobała mi się w sklepie i aktualnie mam taki deficyt właśnie takich bluzek. Mam dużo t-shirtów, ale nie mam właśnie takich fajnych bluzek, więc myślałam, czemu nie? I tutaj mamy taki taki zestaw oczekiwania kontra rzeczywistość. Tutaj wam wrzucę panią ze sklepu. Nie wiem, jakoś tak mi się wydawało, że ta bluzka nie jest przezroczysta na zdjęciu, aczkolwiek tak normalnie jest. Nie wiem, czy zobaczycie. Pod spodem mam różowy stanik, wszystko widać, wszystko prześwituje. Nawet nie o to chodzi, że stanik prześwituje. Po prostu prześwitują wam tu te wszystkie wasze wałeczki, wszystko, co znajduje się pod spodem. Także no nie fajnie. Jest to coś, co dyskwalifikuje ubranie w moich oczach, dyskwalifikuje tą bluzkę absolutnie, no bo jak? Jak w tym wyjść na zewnątrz? No chyba, że na wierzchu będziemy mieć jakąś narzutkę, może jakąś marynarkę, tak żeby się po prostu tutaj opatulić czymś, żeby nie było widać po prostu wszystkiego, co mamy pod spodem. Jeśli chodzi o krój, to bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten dekolt, podoba mi się ta łezka tutaj, podoba mi się to, że jest dłuższa z przodu lekko, dłuższa też jest z tyłu, jest taka troszeczkę wycięta jakby półkrągło, wspaniałe rękawy, takie podwójna falbanka. To jest naprawdę dużo miejsca, możecie zobaczyć. Jedna falbanka, druga falbanka. Fajnie to się układa, fajny print. Takie tutaj są jakieś zielsko, mamy tutaj wymalowane jakieś żółte kwiatki, naprawdę wygląda ta bluzeczka uroczo, no ale niestety. I mam tutaj na sobie rozmiar 3XL i wszystko jest w porządku, zobaczcie, mam tutaj jeszcze troszeczkę miejsca. Bluzeczka kosztowała w sklepie bodajże $12, czyli jakieś 45 zł na nasze, więc też całkiem spoko, gdyby tylko miała lepszą jakość wykonania. Może jakiś grubszy materiał, nieświecący, bo też muszę wam powiedzieć, że ten materiał tak lekko połyskuje, tak się tutaj błyszczy, jak się poruszam na prawo i lewo, to wtedy ta bluzeczka byłaby fajna, a tak to, no kurczę, to jest taki właśnie taka wpadka, to jest taka wpadunia, bo wszystko niby jest w porządku, no ale jakość mówi sama za siebie. Hej, 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 moi drodzy, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, zobaczcie, z czym tutaj do was przychodzę. Przychodzę tutaj do was z płaszczykiem, trochę na żółtko. Postanowiłam przetestować jakieś okrycie wierzchnie, takie wiecie, właśnie ala wiosenne, może troszeczkę letnie. No i moim oczom ukazał się właśnie taki prawilny płaszcz czarno. Czerwony, taki troszeczkę a la drwal i on jest fajny, bo on jest tutaj wywijany, ma kołnierzyk, ale nie ma żadnej zaczepki, nie ma żadnego guziczka, niczym się go tutaj nie zapina, jest taki właśnie a la narzutka. On pod spodem też nie ma żadnej podszewki, zobaczcie, taki jest zwykły, dosyć taki... No wiosenny, po prostu wiosenny płaszczyk. Z przodu ma takie kieszenie. Ja zaraz powiem, że te kieszenie są jakieś w dziwnym miejscu umiejscowione. Powinny być bardziej tutaj z przodu, a tymczasem one są jakoś tak... No, trzymam ręce w nich i muszę mieć tak jakoś. No, nie czepiajmy się. Te kieszenie też tutaj mają być ozdobne. Jeśli chodzi o długość, to sięga mi w pół uda, więc fajnie, zakrywa mi całą pupę, więc jest to taki płaszczyk właśnie do narzucenia i do wyjścia. Ja nigdy nie narzekam, jeśli chodzi o smród ubrań z Chin, no bo to wiadomo, to jest chińskie, to wali plastikiem, to wali takimi właśnie różnymi specyfikami, płynami, ale ten płaszcz śmierdzi ciemną, wilgotną piwnicą. I naprawdę, jak tylko skończymy tutaj mierzyć, jak tylko skończę nagrywać, to walnę go gdzieś tam do prania, bo naprawdę ten zapach czuć wszędzie. Po prostu no nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny zapach, taki właśnie takiej zawilgoconego materiału. Co do materiału jeszcze, bo ten materiał bardzo mi się kojarzy z taką narzutą na łóżko, no sorry, no po prostu tak wygląda, znaczy no wygląda fajnie, nie? Wygląda takie taka właśnie kurteczka drwala, ale tak z bliska i po uczuciu, w dotyku, właśnie przypomina taką jakby właśnie narzutę na łóżko, taką kapę, co jest
też kolejną nieprzyjemną rzeczą, to ten spód. Z racji tego, że ona nie ma podszew, to pod spodem ten materiał jest taki naprawdę szorstki i kujący. Więc ja tutaj mam teraz tą bluzkę i mam otwarte ręce, mam tutaj jakby gołe ciało. Już czuję, że jest coś nie halo, już czuję, że mnie coś kuje. Tutaj w najdelikatniejszych miejscach, tutaj. To też, jak widzicie, nie mam za bardzo ruchu w tym płaszczyku. Wszystko jest fajnie, fajnie w nim stoję, może, no, mogę się w nim ruszać, ale jakoś pełnego zakresu ruchu w tym płaszczyku nie mam. No podoba mi się to, jak wygląda, podoba mi się ten zestaw kolorystyczny. Widziałam też, że były chyba czarno-biały, czarno-żółty, nie wiem, czy nie granatowy, na pewno był też czarno-szary. Bardzo fajnie się prezentowały i bardzo, wydaje mi się, że ten tak samo bardzo się fajnie prezentuje właśnie na wiosnę, na jesień, będzie ekstra. Tylko, że kurczę, będę musiała go po pierwsze wyprać, po drugie... No, zobaczymy, jak zniesę chodzenie w nim właśnie na gołe ciało, na gołe ręce. Jeśli chodzi o długość rękawów, to jestem pozytywnie zaskoczona. Zobaczcie, jakie są długie. Sięgają mi tak właśnie do połowy dłoni. Ja lubię właśnie, jak są długie rękawy. Ten kołnierzyk z tyłu muszę sobie tak postawić. Także taka czwóreczka. Taka czwóreczka z minusem za ten płaszczyk. Powiem wam jeszcze, ile kosztuje. Kosztuje $25, czyli na nasze jakieś 95 zł. Mam na sobie rozmiar 4XL i zobaczcie, że na styk. Na styk tutaj jest wszystko. Myślę, że rozmiar większy byłby taki fajniejszy, oversize'owy. Ja bym tutaj miała więcej miejsca, no bo rzeczywiście tutaj z tyłu coś mnie ciągnie. No ale nie jest to na tyle uciążliwe, żebym nie mogła w nim chodzić. Także na pewno będę w nim śmigać, na pewno zobaczycie mnie w nim nieraz, w jakiejś stylizacji i myślę, że właśnie na taki spizgany maj i na jakieś takie beznadziejne pogody sprawdzi się świetnie. Dajcie znać, co sądzicie, jak wam się podoba. Ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj będziemy mierzyć, jest kombinezon. Drugi kombinezon, w którego się wcisnęłam, aczkolwiek nie jest to idealny kombinezon, niestety. I gdybym miała wam polecić, to bardziej chyba wam poleciłabym wam ten wężowy niż ten. No ale zobaczcie tylko na print. No po prostu widzicie ten print, to są po prostu palmy, liście, kwiaty i tutaj jest czerń właśnie z takimi mocnymi kolorami. No ale widzicie, ja się tutaj trzymam cały czas, bo jeśli się nie będę trzymać, to... Ta sytuacja wygląda tak, bo ten dekolt jest aż do pępka, aż do pępka, nawet tak, do pępka, bo tutaj kombinezon się odcina w pasie, więc ten dekolt za chwilę mi zjedzie stąd, więc nie będę się może roznegliżowywać. Po prostu on miał tutaj być zakładany, tutaj pasowałby jakiś guziczek, jakiś zatrzask, ktoś ten deseń, rękawki mamy spoko, zobaczcie, tylko że problem jest taki, że znowuż mamy za mały tułów i fajnie, że jest ten rękawek, ale ja nie mogę podnieść wyżej ręki. Ja nie mogę podnieść ręki, po prostu dotąd i nie mogę. Nie mogę, bo po prostu tu jest za mało materiału, za mało jest po prostu materiału w tułowiu. On jest zapinany gdzieś tam z tyłu też ma takie właśnie tutaj zakładanie. I średnio to wygląda i docencie to, że się wam tutaj pokazuje w nim i to, jak wyglądam, ale wyglądam koszmarnie i zdaję sobie z tego sprawę, no ale ogarnijcie. Czy kombinezon jest idealny dla mojej sylwetki, czy ten kombinezon po prostu jest słabo skrojony? No bo jest, rzeczywiście. Nie mamy tutaj gumki w pasie, albo mamy gumkę, która się mega teraz rozciągła i spodnie są spoko. Spodnie mi się podobają, spodnie są szerokie, spodnie dobrze leżą. Przy czym tutaj ten kombinezon troszeczkę mi opina mój brzuch. I gdybym miała same spodnie, to może na wierzch bym coś narzuciła, miałabym jakiś t-shirt, coś mi tutaj zasłoniła, a tutaj proszę wszystko widać, mój wielki bandzior i moje wielkie kwadratowe dupsko w tym kombinezonie, sorry. Tutaj zahechłam już tutaj za tam. Wielkie dupsko w tym kombinezonie.
Jeśli chodzi o długość, to całkiem fajnie. Myślę, że do wyższych butów, do jakichś właśnie koturn fajnie by wyglądał. Też podobają mi się takie szerokie spodnie. Muszę wam powiedzieć, że nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o takie spodnie, więc na pewno jeszcze nieraz mnie w nim zobaczycie. W nich zobaczycie. No i napaliłam się na te kombinezony jak po prostu głupia, no i wyszło jak wyszło. Ale wydaje mi się, że nadal nie zamknęłam tego tematu i nadal nie wiem, co na ten temat sądzić, no bo co, no nie ubrałam fajnego kombinezonu o dobrym kroju, tylko ubrałam dwa kombinezony z Chin. Więc tak jakby, znaczy jednego to nie ubrałam, ubrałam do połowy. Więc za bardzo myślę, że nie ma co wydawać opinii i nadal będę drążyła temat kombinezonów, bo chcę zobaczyć, czy ten krój mi pasuje, czy w ogóle to ubranie pasuje dziewczynom plus size w mojej sylwetce. Wydaje mi się, że dziewczynom o sylwetce jabłka ten krój nie będzie pasował, to mamy dużo, wielkie gabaryty mamy tutaj z przodu i biust i brzuch. Więc to nie, może nie fajnie wyglądać. Wydaje mi się, że fajnie by to wyglądało na dziewczynach z bioderkami, a z talią, z płaskim brzuchem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będziemy testować, będziemy próbować. Zobaczymy. Tutaj mam na sobie rozmiar 3XL i ten kombinezon kosztował $21. Więc właśnie jakieś 70, kilka 80 zł. Dajcie znać, co sądzicie. W ogóle materiał, nie powiedziałam wam o materiale. Ponownie mam tutaj 100% wiskozy. Jest to naprawdę świetny materiał. Właśnie taki chłodny, zwiewny, przyjemny. Także no kurczę, wielka szkoda. Jeśli macie może jakieś fajne kombinezony, sprawdzone linki do sklepu, to wrzućcie mi, ja chętnie je zobaczę, chętnie przetestuję. No bo trzeba sprawdzić, trzeba zamknąć ten temat. Jak się będę trzymała, pozwólcie. No i cóż, nie każde ubrania są dla wszystkich, nie wszystkie kroje są dla wszystkich i bardzo dobrze. Więc cóż, nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o kombinezony, wiecie o tym. Także na dzisiaj to było wszystko, całe moje zamówienie z Shein'u, dajcie znać, co wam się najbardziej spodobało. Mnie najbardziej uwiodła suknia zielona, butelkowa zieleń. Druga w kolejności, tak tutaj zerknę, no były fejle rozmiarowe, ale na pewno fajną rzeczą jest płaszczyk. Ten właśnie w krateczkę, jeśli chodzi o kombinezony, to nie powiedziałam ostatniego słowa, może spróbuję coś z krótkimi spodenkami, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, czy chcecie, czy nie chcecie. Jeśli chodzi o całe zamówienie, to no tutaj ta sukienka i płaszczyk przewyższają całość, więc tak naprawdę tylko te dwie rzeczy się nadają do chodzenia, no ale i tak myślę, że oceniłabym je na -4, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o te ciuchy. Jeśli chodzi o rozmiary, no to już takie +2 powiedziałabym, bo za dużo ubrań było takich, które nie pasują. No, to też nie pasuje, to po prostu wcisnęłam na siebie tak po prostu na chama. Wężowa skórka nie pasuje, nie pasują spodnie. No, za dużo tego, a kieruję się wymiarami modelki, także wiecie. No, pasowałoby, żeby jednak te rozmiary były dobrze dobierane, tym bardziej, że zwrot do Chin kosztuje 60 zł. Przesyłka zwrotna do Chin między 60 a 100 zł. Jakoś tak pisałam na ten temat, zakupów właśnie w Shein'ie i właśnie zwrotów i wszystkiego z tym związane, pisałam posta, więc jeśli jeszcze nie widziałyście, to linka zostawię wam na dole w opisie. I cóż, zachęcam do zostawienia łapki w górę i do subskrypcji, jeśli doceniacie moje poświęcenie tutaj, świecenie tyckami, świecenie wszystkim, co popadnie. Zapraszam też do moich social mediów, na Instagrama, na Facebooka i na bloga. Na Instagramie ostatnio pomagały się mi wybierać nowe rzeczy do mierzenia. Zrobiłam taką fajną ankietkę, wybierałyście, które rzeczy chciałybyście zobaczyć tutaj, więc myślę, że będziemy robić jakiś czas właśnie takie wybieranie. Pomożecie mi dobrać ubrania, zrobić zamówienie, znowu zrobimy takie wspólne zamówienie, jak właśnie z Bonprixa. Jeśli też nie widzieliście naszego wspólnego zamówienia z Bonprixa, no to link znajdziecie tutaj. Także cóż, no na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłyście, ja się bawiłam wspaniale. Ja się z wami żegnam, cześć, pa!